Witam. Buce palandry dzielimy w następujący sposób. Tutaj mamy, spójrzcie, dwie odnogi. I w tym miejscu, gdy na przykład odnoga ma około 5-6 liści i korzeń, możemy śmiało odcinać. I tak dzielimy sobie buce palandry. Wtedy lepiej nam rośnie i puszcza nowe liście szybciej. Jest to dobra strona, metoda skuteczna.